Witam na kanale prowadzimy Jezus. Dzisiaj moim gościem jest mój dobry przyjaciel Krzysztof Sowiński, ewangelizator, świecki, lider wspólnoty młodzieżowej głosu pana, chłopak, który ma mocne świadectwo. Pewnie już je znacie, a jak nie znacie, to jest też na kanale. A dzisiaj chciałem Krzysiu z tobą pogadać o kościele naszym, o tym, czemu jest tak mało młodych ludzi i co można zrobić, żeby ich było więcej. Panu Jezusie i jakbyś też się podzielił, co Ty robisz właśnie, żeby, żeby właśnie tej naszej młodzieży, tych ludzi, którzy już przy bieżmowaniu mówią, że to jest ich ostatni moment w kościele i wychodzą, i ta łaska gdzieś jest zakamienowana, wtedy betonuje się i odchodzą od Pana Jezusa. Jeśli chodzi o tą kwestię, to bym w ogóle spojrzał na ten temat od takiej innej strony, właśnie nie tyle zastanawiał się, dlaczego młodych nie ma w kościele bo są, może jest ich niewiele, ale, ale jest. Tylko bym właśnie zastanowił się, w jaki sposób młodych ściągnąć do kościoła. My często myślimy, myślę, że jest jakiś wyjątkowy sposób na młodzież, podczas gdy no to są młodzi, młodzi ludzie, młodzi. Wkrótce dorośli, którzy tak samo jak my dorośli potrzebują tak naprawdę tych samych rzeczy. Jednak no, w zależności od tego, kim jesteśmy, mamy inny sposób oddziaływania na, na młodzież. Inny sposób będzie dla rodzica, który pragnie, żeby jego dziecko chodziło do kościoła i żeby żyło z Panem Jezusem, bo często ta pierwsza rzecz jest, czyli młodzież chodzi do kościoła, bo tak rodzice ich nauczyli, bo tak. Bo tak wypada, bo tak się przyzwyczaili, ale tej relacji osobowej więzi z Chrystusem brakuje. I właśnie musimy się przyjrzeć, jako ci, którzy chcą przyprowadzać ich do, do Chrystusa, czy faktycznie głosimy Ewangelię, czy mówimy o tym, że Pan Jezus jest, że On żyje i że On pragnie mieć z nami, z każdym z nas. O osobistą relację. Ja często mówię coś takiego, że Jezus umarł za ludzkość, ale to nie jest socjalizm, żeby tylko za masę umierał, bo On umiera też za każdego człowieka. I gdyby jeden człowiek był na tej ziemi, on również by umarł i zmartwychwstał za Niego, dla Jego zbawienia. I to jest, myślę, coś, co szczególnie dotyka Dzisiejszego serca człowieka, bo jesteśmy wtłoczeni w pewien, pewnego rodzaju system, w którym jest po prostu masa ludzi i często nie czujemy się w jakikolwiek sposób wyjątkowi, a prawda jest taka, że każdy z nas jest wyjątkowy. I to jest to przesłanie, które potrzebujemy pokazywać każdemu, nie tylko młodym, że każdy z nas jest obiektem miłości. Obiekt to trochę. Takie przedmiotowe sformułowanie, ale każdy z nas jest celem tej miłości, którą ma dla nas Pan Bóg. I warto jest przyjrzeć się temu, w jaki sposób o tej miłości mówimy. Czy mówimy z pozycji jakiegoś przełożonego, czy mówimy może z pozycji brata. Ja często do młodzieży mówię o swoich problemach, które miałem w życiu i w jaki sposób z nich wyszedłem, a wyszedłem z nich tylko dlatego, że Chrystus mi pomógł. Pokazuje im, że Ewangelia i życie z Bogiem jest bardzo, bardzo praktyczne i pokazuje im to wszystko, co pokazał mi świat, co dał mi świat czyli przyjemności cielesne, pieniądze, jakieś tam pochwały, chwała ludzka i to wszystko. I pokazuje, że to wszystko nie dało mi spełnienia, bo tylko Bóg daje spełnienie, tylko Bóg faktycznie da nam tą pełnię, której my oczekujemy i której szukamy. Tak jak święty Augustyn mówił, że niespokojne jest serce człowieka, póki całkowicie Bóg w nim nie spocznie. Trochę sparafrazowałem, ale, ale mniej więcej tak te słowa brzmiały. I, I chcemy to właśnie pokazywać młodzieży, i kiedy to pokazujemy, że mogą mieć osobistą relację z Chrystusem na co dzień i że on chce mówić do nich, że chce pomagać, że, że chce wyciągać z tego co jest złe, jakichkolwiek tam uzależnień uzależnienia od grzechu, nieuporządkowanych relacji, to wtedy widzimy, że, że ich życie się zmienia i oni zaczynają być również świadkami tego. Mówię o nich, a tak naprawdę mówię też o sobie, bo również uważam, że nie jestem taki stary, bo mam 26 lat 27 skończę w grudniu i czuję się jako młodzież. I warto jest też po prostu mówić językiem trochę językiem tego świata, żeby to było zrozumiałe. Tak jak święty Paweł pisał, że będzie Żydem dla Żyda i Grekiem dla Greka, taki my dzisiaj, jeżeli chcemy wychodzić do młodzieży, to musimy troszeczkę zrozumieć, w jakiej konfiguracji, w jakim środowisku oni żyją, co ich motywuje, co ich napędza, co jest dla nich ważne. I jeżeli jesteśmy blisko tego świata, im bliżej tak naprawdę tego świata jesteśmy, im bliżej tego wszystkiego, tym bardziej będziemy wiarygodni. I tak jak mówiłem na początku, w zależności od tego, kim jesteś, tak Twoje oddziaływanie i Twój sposób działania, jeśli chcesz młodzież przyciągać do kościoła, jest trochę odmienny. Inny będzie dla rodzica, który chce przyciągnąć swoje dziecko, a inny będzie dla kolegi ze szkolnej ławki. Inny będzie dla nie wiem, rodziny dalszej, przyjaciela. Dla nauczyciela, dla katechety. To wszystko mhm. się różni, nie ma jednego schematu, myślę, i trzeba po prostu być elastycznym i przede wszystkim wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który daje nam możliwości, daje nam sposoby do działania. Ja, na przykład, jak rekolekcje różne robiłem, spotkania z młodzieżą i tak dalej w tym roku, to było takie słowo popularne, młodzieżowe: dzban. Mhm. Że młodzież po prostu do siebie mówiła: Ty dzbanie. Tak. To znaczy, tak naprawdę ty pusty ubie, jesteś pusty i w ogóle, nie? I ja tak pewnego razu na modlitwie zrozumiałem, że jest w tym jakaś prawda duchowa, że my, jako ludzie, tak naprawdę, póki nie zostaniemy wypełnieni Bożą miłością, to jesteśmy jak te puste dzbany. Jeszcze gliniane do tego. To nawet Święty Paweł pisze, że nosimy skarb w glinianych naczyniach. Więc wziąłem po prostu dzban, gliniany, taki typowy dzban. I wziąłem do tego piłeczki pingpongowe e, i wychodziłem do młodzieży i pokazywałem im e, ten dzban i mówię, ty jesteś dzbanem, ja jestem dzbanem. Uświadom to sobie, że ja i ty jesteśmy dzbanami. I póki e, Bóg nas nie wypełni, to nie ma szans, żebyśmy byli zadowoleni. Nie ma szans, żebyśmy mogli e, tej wody, którą On nas napełni, dawać dalej. I brałem piłeczki pingpongowe, wsadzałem do pustego dzbana Często też angażowałem w tą młodzież i mówiłem: Nazywaj grzechy, które znasz. I oni brali te piłeczki pingpongowe, na przykład rzucali: nieczystość, zdrada, kłamstwo, cudzołóstwo i tak dalej. I pokazywałem im ten dzban i pytałem, czy ten dzban jest pełny, kiedy on był wypełniony tymi pi piłeczkami pingpongowymi. Oni mówią, że tak. A ja mówię: A czy na pewno? Tak pod względem fizycznym. To czego jest więcej w tym dzbanie? Piłeczek, czyli tego plastiku, czy powietrza? Oni mówią, że powietrza. No to jak powietrza, to czy on jest pełny czy pusty? No i mówią, no pusty. Ja mówię, widzicie, tym jest grzech. Jeżeli będziemy się napełniali grzechem, jako te puste dzbany, to i tak zostaniemy puści. Niby pełni, ale puści. I później brałem wodę i wlewałem do tego dzbana, i ta woda wypychała te piłeczki. I lałem jej aż tyle, aby z niej wypływała ta woda obficie, wszędzie wokół. Czasami nie miałem żadnej miseczki pod tym, to rozlewałem wodę na całym tym miejscu, czy to była szkoła, czy kościół, to po prostu rozlewała się ta woda na ziemię I oni mówią, leje się, uważaj! A ja chciałem też pokazać, to nawet jeden ksiądz mi to zasugerował pewnego razu i po prostu tak zacząłem robić. Chciałem pokazać, że Bóg jak daje, to daje w obfitości. Że kiedy my przyjmujemy Jego miłość, to On daje całkowicie w obfitości i ta miłość może się wylewać na tych, którzy są wokół nas. I bazując właśnie na, na tym dzbanie, na tym słowie, które było y, w 2018 roku słowem roku młodzieżowym, to po prostu trafiało. To trafiało. I potem młodzież przychodziła, mówiła: słuchaj, to jest coś, co trafiło do mojego serca. Fajnie by było, jakby jeszcze więcej nawet takich rzeczy było. Więc y, takie właśnie bliskie ich sercom, ich światopoglądowi, ich sposobowi myślenia, sposobowi sposob, sposobie. Nie. Ale bliskie to musi być im. I w taki sposób musimy mówić, jak jest możliwość wykorzystać gry, w które oni grają: jakieś Minecrafta, Fortnite'a i tak dalej, też musimy to wykorzystywać. Ale jeżeli będziemy tylko to wykorzystywać, to to może wyglądać na sztuczne. Więc my musimy wejść w ten świat. Ja, jako lider wspólnoty młodzieżowej, rozumiem, że muszę być w tym, w czym oni są. Czyli jak oni oglądają konkretne filmy i seriale, ja też muszę te filmy i seriale oglądać, żeby mówić do nich ich językiem, bo w tych wszystkich dziełach, które są które oni oglądają, są pewne też prawdy, życiowe, nawet i duchowe, które możemy przyrównać do Ewangelii, które możemy użyć do tego, żeby, żeby po prostu powiedzieć dobrą nowinę. I na przykład, jeśli chodzi o filmy, ja jestem wielkim fanem, co może tu widać, o Avengersi. Jestem wielkim fanem superbohaterów. Jestem wielkim fanem też świętych kościołach, którzy dla mnie są takimi prawdziwymi superbohaterami. I Często odwołuje się do tych filmów, kiedy mówię do młodzieży, dlatego że to jest coś, co oni znają. I w tych filmach, przez to, że superbohater w ogóle jest zbudowany na takim, nie wiem, archetypie, jak to, jakkolwiek to nazwać, Zbawiciela, to jest bardzo dużo podobieństw w superbohaterach do naszego Pana, do Chrystusa, który przyszedł, aby oddać swoje życie za wielu, aby oddać swoje życie za Ciebie. Tak samo superbohaterowie. Oni też często muszą odrzucić swoje życie, swoje, swoje dobro, swoją rodzinę w takim sensie, że nie wybierają tego komfortu życia z rodziną i życia w pokoju, z dala od spraw świata i z dala od angażowania się w jakieś większe rzeczy. Rezygnują z tego, żeby móc oddać życie za to, żeby inni mogli żyć. Więc to jest wprost z Ewangelii i warto jest po prostu takich rzeczy używać do tego, żeby głosić Ewangelię młodzieży. Masz rację i ta postawa służby właśnie, że oni pokazują, że idą i służą innym. Tak są, jest. są dla innych, są na ich zawołanie, pomagają. Swoje interesy Amen. na bok i chcą po prostu służyć. Nie? I to jest coś naprawdę, czego możemy użyć. Natomiast y, często na jakichś wydarzeniach, gdzie mm, rozmawiam, gdzie, gdzie służę, Osobom, które są trochę starsze, często przychodzą do mnie na przykład matki, które mają synów, którzy są bardzo podobni do mnie, jeśli chodzi o historię ich życia, też narkotyki, alkohol, nieuporządkowane relacje, nieczystość i tak dalej, różne uzależnienia. I oni, one przychodzą do mnie i pytają, co one mają robić. I wiecie, chciałbym mieć taką idealną odpowiedź na to, żeby powiedzieć, ty zrobisz taki, i tak, i on się nawróci. Ale zawsze musimy pamiętać, że człowiek ma wolną wolę, której nawet Bóg nie gwałci, więc i my nie powinniśmy, dlatego zmuszanie nie jest żadną, żadną drogą do tego, żeby kogoś nawrócić. Natomiast y, moja odpowiedź zawsze jest prosta: módl się i kochaj. Po prostu w praktyczny sposób okazuj miłość, módl się za tego człowieka, za tego Twojego syna i pokazuj mu, że to, co robisz, to, w co wierzysz, ma wpływ na Twoje życie. Że faktycznie jesteś inną osobą, że owoce Ducha Świętego w tobie wzrastają. I to jest szczególnie myślę dla rodziców. Chcecie, żeby wasze dzieci chodziły do Kościoła, chcecie, żeby były zbawione, żeby żyły z Chrystusem? No to musicie sami żyć z Chrystusem i pokazywać, że wasze życie nie jest tylko zlepkiem jakichś manifestów i słów, ale jest komunią z Ojcem, komunią z Synem, komunią z Duchem Świętym. Że faktycznie z nim żyjecie i że to sprawia, że odnosicie się do swoich dzieci w pełni pokoju, łagodności, wytrwałości, cierpliwości, że to wszystko się pokazuje w tym codziennym życiu. I wasze dziecko czuje, że jest zadbane, że, że jest ukochane przez Ciebie. I wtedy to jest prosta droga do, do serca człowieka, do serca szczególnie dziecka. Ja jeszcze tutaj. Słuchałem konferencji też właśnie w tym temacie i, i, i tam było podkreślane też, żeby nie zrywać relacji, nawet jeżeli właśnie dziecko odchodzi od kościoła, bo nastolatek chce wybrać sam i, i, i właśnie, żeby pozostawić przekonania, jako furtkę, gdzie można wejść i wyjść, wejść i wyjść, pokazać, że ona jest ciągle otwarta dla Ciebie. Ale relacje nasze rodzinne pozostają, żeby, żeby w imię, że tak powiem, wiary nie wyrzucić i nie spalić za, za sobą tej relacji z dzieckiem. Tak. E, ty też wierzę, że w jakiś sposób czynisz uczniów w Twojej tej wspólnocie młodzieżowej, jakbyś tak powiedział, czy oni już w jakiś sposób chodzą, ewangelizują, czy głoszą pana Jezusa swoim przyjaciołom, kolegom? No to widać, jak nowi ludzie przychodzą, nie? Jak przychodzą ci, którzy. Są, jakby takim świeżym, całkowicie narybkiem, że tak powiem. To często z nimi rozmawiam, pytam, jak to trafił. Zazwyczaj nie jest to, że a zobaczyłem ogłoszenie i przyszedłem. Raczej nie w tą stronę. Gdzieś tam jakieś też badania, jeśli chodzi o ogłoszenie Ewangelii, czytałem, że największą skuteczność mamy w swoim własnym środowisku: nie przez kazania, nie przez akcje ewangelizacyjne i tak dalej, tylko właśnie przez to, że. Jesteś z kimś, go kochasz i pokazujesz, że masz pokój, który jest ponadnaturalny i który jest po prostu od Boga. I ludzie to widzą. Kiedy Duch Święty działa w, w moim życiu, to inni mogą to zobaczyć, mogą tego doświadczyć i mogą zapragnąć, żeby żyć w taki sposób, jak żyjesz ty, jak żyję ja. I ja pamiętam, co mnie do wiary, do osobowej relacji z Bogiem, co mnie przybliżało. To był mój kolega Marcin, który kiedy patrzyłem, w jaki sposób on się zachowuje, i jaki pokój w sobie ma, kiedy po prostu jest w każdej sytuacji, to patrzyłem na niego i myślałem sobie, chciałbym tak, jak on. I myślę, że dzięki temu, dzięki tej postawie, którą zobaczyłem w nim, dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I to jest właśnie to: dbajmy o swoją relację z Chrystusem, a będą ludzie widzieli, że jesteśmy inni. I nieraz słyszałem takie historie, czy młodzieży, czy, czy starszych osób, że po prostu ktoś przychodził po stronie i mówił: Słuchaj, skąd ty to masz? Co masz? I tutaj jest piękna furtka do tego, żeby głosić. I jeśli chodzi o, o młodzież, no to właśnie e, wielu z nich wychodzi. Wychodzi do swoich znajomych, y, na przykład idzie do nowej klasy, do nowej szkoły i na samym wstępie mówi: Ja jestem wierzący, należę do wspólnoty charyzmatycznej, y, jestem y, lektorem i jeżeli Wam się to nie podoba, to macie problem, ale ja jestem wierzący i żyję z Jezusem. Nie? Jakbyście chcieli kiedykolwiek pomocy, chcieli pogadać, to, to ja jestem. Nie? I tak, taka deklaracja na razy, wstępie. Od razu daje przestrzeń. Tak, no, także y, no, są takie naprawdę, są mhm. tacy Boży, wariaci też. Inni robią to bardziej subtelnie. Też nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich wtłoczyć w swój jakiś schemat działania, postępowania. Ja robię tak, to, to ja robię dobrze, a ty robisz inaczej, to ty robisz źle. To nie jest sposób działania Ducha Świętego. Duch Święty każdego z nas w pewien sposób kształtuje i każdego z nas po prostu prowadzi do. Jakby własnej trzutki, własnej, e, własnego pola, gdzie mamy tę Ewangelię głosić. W wyjątkowy mhm. sposób. Każdy z nas jest wyjątkowy. Ja często to mówię, e, bo to jest coś, co dzisiaj trawi społeczeństwo: porównywanie się. I nie powinniśmy się porównywać. Wiecie, e, mówię często moim młodym: nie patrzcie na mnie, że ja jeżdżę i głoszę, bo Wy możecie tego nigdy w sumie nie robić, ale macie swoją, swoje zadanie do spełnienia. Ja mam takie, wy macie inne, macie klasę, potem będziecie mieli pracę, tam będziecie mieli ludzi, którzy całym sobą krzyczą o spełnienie, całym sobą krzyczą o Chrystusa, który jest w stanie wypełnić ich serce, i wy jesteście możliwe jedynymi osobami, które mogą im dostarczyć tą dobrą nowinę. Jedyną osobą jesteś w swoim środowisku, prawdopodobnie, która może przyjść i powiedzieć o Jezusie. Bo ja, jak pracowałem w korporacji, słuchajcie, to z księżmi się nie spotykałem. Więc jeżeli ten człowiek, który głosił mi Ewangelię, świecki człowiek, by stwierdził, ksiądz jest odgłoszeniem Ewangelii, to ja dzisiaj bym tutaj nie siedział. Moje ostatnie pięć lat, gdzie żyję z Jezusem i Wszystkie nałogi, grzechy, takie właśnie uzależnienia, one odeszły. To wszystko by się nie stało, gdyby nie to, że po prostu świecki człowiek wziął odpowiedzialność za Kościół, wziął odpowiedzialność za Ewangelię. I to jest coś, co my musimy robić. I ja często to właśnie młodzieży powtarzam. I jest trudno, bo jak na przykład jest klasa, w której jest tylko jedna osoba, która ma żywą relację z Chrystusem, to jest po prostu trudno. I dzięki temu, że są we wspólnocie, mogą to przetrwać. A są i tacy, którzy nie mają wspólnoty, z którymi rozmawiam, i oni nie mają wspólnoty i są w klasie, w której wyśmiewa się wiarę. To jest bardzo trudne. Dlatego tej wspólnoty trzeba szukać i po prostu mieć nawet paczkę przyjaciół, którzy są wierzący. Niech to nawet będą osoby starsze trochę, ale. Mieć po prostu ludzi, z którymi się przebywa i z którymi rozmawia się o Bogu, z którymi się modli, z którymi jeździ się na różne wydarzenia, buduje się relacje, bo to jest coś, dzięki czemu możemy przetrwać. No, tak jak katechizm mówi: tak jak życia sobie sami nie daliśmy, tak wiary sobie sami nie daliśmy. I tak samo jak żyjemy w społeczności, w społeczeństwie, tak samo musimy żyć w kościele czyli dzielić się tym wszystkim, co Bóg nam daje, ze sobą nawzajem. Znaczy, sumując to, co wszystko powiedziałeś dla mnie, czyli pierwsze, co to jest w ogóle relacja, czyli mam mieć relację tak sam jest. z Panem Bogiem, tak sam jest. pokazywać, że y, jest dla mnie ważny. Drugie pokazać, że on jest miłością, czyli nie sędzią, a że kocha. Nie przez wykłady, a przez pokazanie, że sam się modlę, że w jakiś sposób wpływa na moje życie. To, co powiedziałeś dalej, czyli. Y, jest sposób nowej ewangelizacji, czyli nowe przypowieści, jak Jezus mówił, porównywał do jakichś rolniczych spraw, bo tam ci ludzie to rozumieli. Ty pokazujesz im przez super bohaterów przez, e, przez to porównanie z, pi, z Generalnie. piłeczkami, które powiedziałeś. Mhm. E, nowe formy. Ale tak naprawdę wszystko prowadzi do, 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 do centrum, do Pana Jezusa. I też wszystko, co powiedziałeś, mi się złożyło w dzisiejszą Ewangelię, bo dzisiejsza Ewangelia jest właśnie e, o, o tym, jak Jezus mówi, że nie nalewa się młodego wina do starych bukłaków. Mm. E, I to, co mnie porusza jeszcze dalej w tej Ewangelii, e, e, bo jeśli tak się zrobi młode wino i rozerwie, wtedy wino się rozleje, a e, worki się zmarnują. Młode wino należy wlewać do nowych worków schórzanych. Nikt, kto napił się starego wina, nie chce młodego, bo mówi, stare jest lepsze. I to też powiedziałeś na koniec, żeby właśnie nie oceniać, że to w jaki sposób my przeżywaliśmy wiarę, to nie musi być tak przeżywane przez młodych ludzi, czy przez nowe pokolenie, czy w ogóle przez ludzi, którzy są otwarci na kościół charyzmatyczny no bo wiele osób mówi, że taki sposób jest jedyny słuszny każdy inny już nie jest tutaj Boży, nie jest dobry nie no jest tak, dobry. ale też trzeba pamiętać o tym, że są pewne rzeczy ponadczasowe że są rzeczy pewne, które się nigdy nie zmieniają no czyli po prostu obecność Jezusa w Eucharystii Jego działanie Amen. przez sakramenty ja tutaj siedzę też dzięki temu, że otrzymałem rozgrzeszenie, które sprawiło, że zostałem uwolniony z nałogów. Gdyby nie to, to bym tutaj nie siedział. Ja próbowałem z samym pismem, kiedyś, bardzo dawno temu, bo mówiłem, że Kościół mi nie jest potrzebny. I samo pismo mi nie pomogło. Potrzebowałem sakramentu. Więc ja też często, jak gdzieś jestem na wyjeździe, no to mówię młodzieży, że słuchajcie, komunia, komunia z Bogiem, komunia święta. Zapragnijcie tego, jedności z Chrystusem. Głoszę im o tym, że Jezus naprawdę jest obecny w swoim ciele, swojej krwi na Eucharystii i do czego ich to motywuje, do szczerych spowiedzi. I byłem nieraz w szoku, jak księża mi mówili, że młodzież przychodziła i mówiła, że oni chcą żyć w komunii z Bogiem, dlatego przychodzą się spowiadać. Nie dlatego, że yy, A, ojej, tam yy, takie są zasady, że złamałem te zasady i to jest takie bez, bezosobowe. Tylko przychodzą, mówią, obraziłem Boga i chcę z nim, z nim dzisiaj wrócić do komunii. Chcę z Nim żyć w jedności. I wiecie, yy, to jest coś, co każdy w tym kraju ma na wyciągnięcie ręki. Eucharystia jest sprawowana codziennie. My naprawdę żyjemy w duchowym luksusie. Nie doceniamy tego, ale są miejsca na tym globie, gdzie ludzie Eucharystię mają co 10 lat albo raz w roku. Więc. Zwróćmy na to uwagę, w jakim my się żyjemy, że mamy 10 kościołów w każdym mieście większym, czy 20, czy i więcej, w których jest Eucharystia. Rano, wieczorem, po południu, tak. o 12. Możemy w każdej chwili pójść i przyjąć Pana Jezusa. Ja nieraz tego doświadczyłem i o tym też mówię, że Bóg zmienia moje życie i gruntuje mnie w sobie właśnie poprzez sakramenty. I to jest coś, do czego my młodzież prowadzimy. Bo ja wiem, że gdziekolwiek oni pójdą, czy to będzie inny kraj, daleki i tak dalej, zawsze gdzieś tam znajdą tą mszę. No, nie mówię tu o Brazylii, czy tych właśnie krajach, gdzie mówię, że, że co 10 lat bardzo rzadko jest Eucharystia, ale jeżeli na przykład jadą na emigrację, czy to Anglia, czy Norwegia, czy Niemcy, to tam się znajdzie. Kościół, i tam zawsze będą nawet mieli, polski. nawet polski, tak jest, tam zawsze będą mieli na wyciągnięcie ręki Pana Jezusa. I choćby ludzie zniknęli z ich życia, choćby wszystko się pogmatwało, to jednego zawsze będą mieli na wyciągnięcie ręki w każdym kościele. I tego właśnie, to właśnie pokazujemy młodym, że to jest podstawa, to jest fundament, to jest źródło i szczyt. I widzimy, jak traktują to serio. Ja nieraz widziałem, raz byłem na takich rekolekcjach, gdzie było tam ze 300-400 osób i trzeciego dnia była spowiedź i mówię, teraz jest czas spowiedzi i po prostu 95% kościoła wstała i poszła do konfesjonałów. Ja jak na to patrzyłem, to mówię no po prostu szok, nie? Tam pojedyncze osoby zostały, a reszta poszła się spowiadać po tych rekolekcjach, bo usłyszała, że Jezus jest tym, który przebacza. Tym, który mówi, twoje grzechy są rzucone za mnie, a ja ich nie widzę i nie wracam do nich, tylko chcę z tobą żyć, chcę cię prowadzić. I wiecie, to jest to, coś, co, co chcemy też młodzieży pokazywać, że życie z Bogiem jest dużo lepsze od życia w uzależnieniu, od życia w jakichś seksualnych, dziwnych rządzach itd., bo Bóg naprawdę jest kimś wyjątkowym i On prowadzi w wyjątkowy sposób. I tutaj właśnie potrzebna jest ta osobista relacja, żeby po prostu słyszeć, gdzie Bóg chce nas prowadzić i iść za tym głosem. A często młodzież dzisiaj zna zasady katolicyzmu, że tak powiem, wyrecytuje mszę świętą, ale na tym mszy myśli o schabowym, które ma zjeść na, na obiad w niedzielę, albo o tym, że ma kolejnego, kolejną grę Fortnite'a, albo że tam w Lola chce zagrać. I wiecie. Wszystko to, co jest piękne na tej mszy ucieka, bo serce jest daleko. A katechist też mówi: jeżeli serce jest daleko w modlitwie, to modlitwa pozostaje pusta. Serce musi być obecne, czyli musimy całym sobą wchodzić w modlitwę, nie tylko być ciałem. Ciało też jest ważne, ale nie tylko samym ciałem. I wiecie, to jest coś, co właśnie dokonuje zmian w człowieku, kiedy serca się modli, kiedy serca przeżywa liturgię, kiedy z serca yy, idzie za Panem. To wszystko, co mówisz, mówisz, co my możemy zrobić. To jest piękne, mądre i wspaniałe. To teraz pomódlmy się, aby to też Duch Boży w nas zrobił, żeby, na, żeby zachęcił. Może popatrz się właśnie tutaj do naszych, na naszych widzów i będziemy prosić o ducha dla nich, o to, żeby oddali swoje życie, aby, żeby, żeby, żeby chcieli wypuścić swoje grzechy, na spowiedzi, żeby zapragnęli tej komunii. Dobra? Boże ojcze, dziękujemy Ci za, tak, za wszystkich tak, naszych tak, braci tak, i siostry, tak, które są tak, z nami tak, teraz. Tak, Prosimy Cię, Duchu Święty teraz, tak, abyś tak, przyszedł abyś przyszedł i pochłonął nasze serca, abyś ogarnął nasze serca. Abyśmy byli przez ciebie prowadzeni, abyś dokonywał zmian w naszym sercu, abyś e, otwierał nasze serca, abyś zmieniał nasze myślenie. Panie, chcemy faktycznie przemieniać nasze myślenie. Chcemy zmieniać się na twoją chwałę, aby być tymi, którzy świadczą o tobie z mocą, w mocy twojej, w mocy twojego świętego Ducha. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś wylewał teraz wszystko, co jest nam potrzebne do tego, byśmy mogli głosić tą Ewangelię, którą Ty nam powierzyłeś, którą przez chrzest Ty nam dałeś w, w zarząd tak naprawdę. Pokaż nam, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy ważni i że mamy bardzo ważne wiadomości, bardzo ważną nowinę w rękach i mamy coś z nią zrobić. Prosimy Cię, Duchu Święty, pokaż nam jak głosić, gdzie, kiedy, w jaki sposób. Wylewaj swoje dary, swoje charyzmaty na nas i też owocuj w nas. Sprawiaj, żebyśmy kochali bardziej, żebyśmy byli bardziej łagodni, bardziej cierpliwi, wytrwali, nie szukający poklasku, ale byśmy byli tymi, którzy świadczą o Tobie z szczerości serca. Przyjdź, Duchu Święty, działaj teraz. Dokonuj tego, co jest niemożliwe. Też wszelkie jakieś smutki, załamania, rozpacz Niech odejdą, bo to nie służy budowaniu Królestwa Bożego. Panie, spraw, żebyśmy skupiali się na Tobie, a nie na samych sobie. Spraw, żebyśmy byli wolni od tego. Przyjdź, Duchu Święty. Daj nam szczerą miłość do siebie i do innych, do naszych bliźnich i przede wszystkim do Ciebie. Działaj w nas. Ja wierzę, że są osoby, które gdzieś są na pograniczu właśnie wiary. Teraz jest ten moment. Słowo Boże mówi, że w tej chwili jest czas Twojego nawrócenia, Twojego powrotu do Ojca. Oddaj swoje życie Jezusowi. Wyznaj Go teraz, że pragniesz mieć z Nim komunię, że pragniesz, aby Jego krew zmyła Twoje grzechy, że pragniesz, aby Jego zmartwychwstanie spowodowało zmartwychwstanie Twojego serca, że pragniesz Jego Ducha Bożego, że Pragniesz z nim żyć i iść. Panie, modlimy się o pokój też. Wypełni nas spokojem, Odwróć nasze serca, nasze myśli od tego, co w jakikolwiek sposób nam dolega, od tego, co jest jakimś problemem. A skieruj nasze myśli, skieruj nasze serce ku Tobie. Chcemy oddać Ci chwałę, chcemy oddawać Ci chwałę. I żyć właśnie w taki sposób, który się Tobie podoba, oddając Tobie cześć i chwałę, wiedząc, że Ty się zatroszczysz o wszystko inne, bo kto szuka Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, ten zobaczy to wszystko, że będzie dodane, te wszystkie inne rzeczy. Panie, my chcemy szukać Twojego Królestwa i chcemy głosić Twoją Ewangelię. Przyjść, Duchu Święty, dawaj teraz pokój, całkowite skoncentrowanie na Tobie. Ja wierzę też, że Duch Święty teraz chce uwalniać ludzi, chce, chce Wasze z nałogi zabrać, chce, e, chce, żeby te przeszkody, które troski co, codzienne, troski życia tutaj, które e, zabierają ten czas, te, te puste kulki, o których mój przysiek chce je zabrać teraz z Twojego serca. Dlatego teraz, w imieniu Jezusa Chrystusa, sprzeciwiamy się. Wszelkim dziełem diabła w Twoim życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwiamy się nałogom, alkoholizmowi, narkomanii, e, seksoholizmowi, pornografii. W imieniu Jezusa sprzeciwiamy się e, marnowaniem czasu, lenistwu. Wszystko to wierzymy, że teraz zabiera Duch Święty od Ciebie. Przyjmij to z wiarą, że jesteś wolny od tej chwili i zacznij współpracować z łaską. Chwała Ci Panie. Chwała Ci Panie. I prosimy Cię, Maryjo, abyś otoczyła swoim niebieskim płaszczem każdą osobę. Amen. 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 Dziękuję bardzo, Krzysiu, za ten materiał. Zapraszam jeszcze do naszego małego studia. A ja bardzo Skromię chętnie. Go. Wierzę, że jeszcze masz dużo rzeczy do powiedzenia nam i naszym widzom. Pozdrowienia. Z Bogiem, bracie. Z Bogiem.